słowo na chwileczkę, bo uwagi na to, że wieku człowieka się nie wypomina, ale pani Helena Wajner skończyła 90, więc musimy na chwileczkę poczekać. Proszę Państwa, jest już pani Helena Wajner. Serdecznie witamy w naszym gronie. Panie Bogusławie, panie. Witam przewodniczącego Panie Zielonek. Witam wszystkich, przede wszystkim sponsorów oraz Was, drodzy goście i kibice. Oczywiście i zawodników przede wszystkim. Ale na początek chciałbym przedstawić pana Marysza Pawła, który jest naszym, jak to się mówi, literaty i ma dla was do przekazania na dzień dzisiejszy takie swoje, jak to się mówi, wypociny po naszym. Proszę bardzo. Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałem przywitać, bardzo wszystkich przywitał, a ja chcę przywitać wiersze, które na tą dzisiejszą okazję napisałem. Inauguracja sezonu piknikowego w Poleszowie. Witam serdecznie kibiców miejscowych i tych, co przyjechali. Wspólnie z Kośków będziemy do Piłgowary. Jak co roku w Poleszowie o tej porze, każdy memoriał braci Wajnerów oglądać może. Czesi też na konkurs przyjechali. O czołowe miejsca będą rywalizowali. Skocznie w opłakanym stanie się znajdują, remontować trzeba. Dobrze, żeby jakiś sponsor spadł nam szybko z nieba. By każdy uczestnik swoją cegiełkę podarował, klub Olimpia szybko skocznie odbudował. Młodzież wtedy u nas by trenowała, czasu na dojazdy by nie marnowała. Byt zniszczył kusek biegun Muranka, kiedyś tu skakali, potem do kadry narodowej się załapali. Dziękuję. Brawo. Przenosimy się na skocznię większą, na Polsce 30. Ze mną skakały roczniki 2-2, 2-1 i Open. Życzę miłego oglądania. Na skórze trzeba łączyć i budować, tworząc międzynarodową solidarność także wśród młodego pokolenia. Z powiązaniem Janusz Buzek, radny 4. kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom i tak przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Nie dziękuję. Starostwu powiatowemu w Cieszynie, przewodniczącym Jerzym Radłowczykiem, przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Kubisiuszem.